Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się na zielonki i poluję na lina i karasia. Moje przynęty to, moją przynętą są mady. Tam jest mój spławik. No na razie bez większych brań. Widziałem tutaj jakiegoś 25-centymetrowego karasia, ale tutaj niestety nie mogę rzucić, bo jest, na tym stawie jest naprawdę pełno zarośli. Jest lekka fala. Temperatura około 28 stopni. Jak nic nie będzie brał, w ciągu 20 minut będę musiał zmienić staw. Łapałem na tym stawie około 40 minut, ale bez większych efektów. Tylko brania małej drobnicy, nic poza tym. Zmieniłem staw. Teraz jestem na stawie karasiowym. No i udało mi się złapać 10-centymetrowego karasia złocistego. Taki ładny karasek. Na razie pójdzie do wiadra. Ja łowię dalej. Rzucam tutaj niedaleko. Niestety mam trochę zbyt duży haczyk. No i dosyć trudno się łapie. A następną wyprawę chyba wezmę mniejszy. No i zobaczymy. Mam kolejnego małego karasia. Za chwilę go odhaczę i wpuszczę go do wiadra. Łowię dalej. Rzucam niedaleko od brzegu. No i brania są za chwilę. Grunt mam bardzo mały, około 10 cm. Łapię na jednego białego robaka. Karasie wracają do wody. Pierwszy. I drugi. Na dzisiaj będę kończył. Cześć. Zaczynam dzisiejsze wędkowanie. Łapię na jedną białą madę i będę polował na karasia. Tutaj jest taki, łapię na razie w takim małym stawie. No i udało mi się na razie złapać jednego karasia i jakąś taki karaś. Bardzo fajny i złoty. No i taką niedużą uklejkę. Ja łowię dalej. Tutaj mam spławik zrobiony na karasia. Tam dalej mam bardziej taki zestaw na lina. Brania są jakieś, ale jest tu bardzo dużo drobnicy. No nie wiem, czy będzie... Czy uda się złapać z około 10 karasi przynajmniej, ale się postaram. A więc będę wypuszczał karasia, jedną ukleję. Na początek piękny złoty karaś, naprawdę ładnie ubarwiony. Puszczę go do wody. No i teraz ukleja. Także do wody. No ja na razie sobie zmienię staw. Zobaczę, czy będą jakieś lepsze brania. Tutaj było widać jakieś wzdręgi, większe płocie, liny. No ale niestety brać nie chciały. Jest tu zbyt dużo drobnicy, żeby złapać jakokolwiek większą rybę. A więc na razie będę musiał zmienić staw. No i zobaczymy. Zmieniłem staw.
Teraz łapię na stawie, w którym przeważa wzdręga. Tutaj widać mój spławik. Co chwilę mam brania. No, łapałem na dwie wędki, ale niestety, gdy miałem większe branie, miałem w ręce drugą wędkę i niestety przegapiłem branie. Udało mi się na razie złapać tylko jedną małą wzdręgę na tym stawie. Dobrze, wpuszczę ją do wody. No i łowię dalej. Brania są co jakiś czas, ale niestety nie są to duże ryby. Udało mi się złapać złotą wzdręgę. Zmierzę ją. Ma ona 12 cm. No i wpuszczę ją do wody. Wzdręga poleciała do wody. Mam naprawdę duży grunt, 3 metry. Branie było trochę inne, bo ponieważ spławik szedł do góry. No i łapię dalej. No dzisiaj kończymy dzisiejsze wędkowanie. Ostatecznie udało się złapać 4 ryby w dzisiejszym dniu. W piątek 2. No i ogólnie wyprawa taka dosyć udana, ponieważ ryby nie były zbyt duże. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.